Dzień dobry. Zapomniałem wziąć w ogóle aparatu z domu i dlatego z telefonu teraz. Pewnie się trzęsie wszystko jak cholera. Trzeba chodzić jak ninja. Na paluszkach. 7,5 km. I życzę ci miłego dnia. A, jeszcze powiedz, jak ci się podobały kolorki na vlogu wczoraj. Ciekaw jestem. Nara. Jak vlogować i nie zwariować? A to wbrew pozorom całkiem proste. Chciałbym cię namówić do tego, że jeżeli już rozważasz vlogowanie i chcesz dzisiaj to zrobić, no to musisz się liczyć z dwiema rzeczami. Po pierwsze, no nie będziesz od razu bardzo popularna, bardzo popularny, no bo po prostu czasy są takie, że się nie da. Za dużo już tego powstaje na YouTubie i po prostu więcej czasu trzeba poświęcić, żeby być popularnym i żeby mieć subskrybentów i w ogóle to wszystko, co ludzie chcą na YouTubie mieć. A druga sprawa, która jest bardzo ważna, to jest taka. Jest bardzo dużo kanałów, które już są prowadzone w Polsce i za granicą na zasadzie takiej bardzo profesjonalnej, że jedno wideo w tygodniu, że jakieś są tematy, że co jakiś czas się pojawia Q&A i ja chciałbym ci poradzić, żebyś nie robiła i nie robił tak jak inni. Wydaje mi się, że w przyszłości to, co będzie miało wartość, co będzie fajne, co będą ludzie chcieli oglądać, to będzie takie właśnie vlogowanie na luzie, jakie trochę ja robię, tak? W sensie, ja nie mam kalendarza publikacji nie wiadomo jakiego. Ja wstaję rano i się zastanawiam, o czym bym chciał z wami pogadać. No i czasami w ciągu dnia po prostu mówię o jednej rzeczy, drugiej, trzeciej i się okazuje, że o, ta druga w sumie fajna, no to rozwinę ten temat tej drugiej. I chciałbym cię namówić do tego, żeby właśnie vlogować przez V, nie na zasadzie prowadzenia firmy czy firmy vlogerskiej, tylko na zasadzie takiego vlogowania na luzie, bo to są fajne rzeczy, co wcale nie oznacza, że nie należy dbać o technikę, o jakość, o obraz. Nie, obraz ma być fajny. Natomiast tematyka, to nie ma być firma publikująca vlogi, tylko po prostu vlogi na luzie. Nawet jeżeli jesteś firmą, przedsiębiorstwem i chcesz odpalić vloga firmowego, to zrób to na luzie. Nie sztywny pan prezes coś tam, tylko na luzie. Na zasadzie, cześć, przejdź się po mojej firmie i ja ci pokażę, co my dzisiaj robimy, jakie mamy problemy. Coś takiego.